Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex II. Moi drodzy, dzisiaj standardowo, jak już od jakiegoś czasu, będziemy robić kolejne zadania z C.R.O.N.Y U 4 i żeby rozpocząć kolejne zadanie, musimy się przespać 2 nocki i powinny się pojawić nowe chipy w okolicy. Także już od samego początku rozpoczynamy linię questów. Nowy chip kontrolny namierzony w Tavarze, dowódco. Dobrze. A nuż tym razem odkryjemy, jak bardzo Niewianie polegają na swojej SI. Czy Niewianie są ze sobą połączeni i potrafią porozumiewać się za pomocą myśli? Czyżby tworzyli jeden zbiorczy umysł? Analiza. Tylko poza konfliktem zbrojnym. Taki rodzaj komunikacji prawdopodobnie wymaga spokoju. A jak wiemy, Niebianie nie spoczną, nie osiągną celu. Spostrzeżenie. Niebianie nie walczą bez przerwy. A, to rzeczywiście inteligentne spostrzeżenie. Szkoda tylko, że do niczego nie prowadzi. Raport dla dowódcy. Jestem poirytowany. Pomóc ci jakoś? Raport. Wykryto nasilenie nieistotnych komentarzy. Wybacz, to tylko trochę sarkazmu. Przechodzę teraz odrobinę trudny okres. Niekiedy trzeba coś z siebie wyrzucić. Przyjąłem. Zarejestrowano do późniejszej analizy. Szczerze? Odpuść sobie. To bez sensu. Po prostu to skasuj, jasne? Dane usunięte. Dobrze, tak będzie lepiej. Nie chcę, byś za długo nad tym dumał. Nie brak ci ważniejszych rzeczy do roboty. Pytanie. Ważniejszych niż co, dowódco? Dokładnie. No to w drogę. Zbierzemy więcej chipów i ustalimy, co kieruje Niebianami. Przyjąłem. Raport dla dowódcy. Teren przed nami patroluje duży oddział żołnierzy Niebian. Nie zamierzają ułatwiać nam roboty. No, już zdążyłam zauważyć, że jest ich coraz więcej. Co do diaska? Odmowa. O, jesteśmy koło konwertera. No faktycznie jest ich tutaj sporo. Okej. Rozpoczynam optymalizację systemu. Zalecana analiza środowiska. O kurczę. Nowych informacji. Wiecie co, skorzystajmy z tej okazji, że oni są zajęci biciem jakiegoś tego. Wiecie czego. Oczywiście musiałam akurat kuratora bić, nie? A, bo oni już go zabili. No to się wpierdoliłam na solidnie. Dobra, musimy się trochę wycofać, bo nie będzie miło. Dobra, no ci podżegacze by mi... Niepotrzebnie mi tutaj będą zajmować, wiecie, życie, nie? Ale ci kuratorzy są za to silniejsi i tu się robi też taki problem. Dobra, troszeczkę mnie zatruli, więc oczyścimy się. Dobra. Coś wybuchło koło mnie. Czasami to denerwuje, że Jax, mimo że powinien trafić, to na przykład nie trafia. Dawaj, Jax. Dobra, tu jest ok. Teraz ty. Tam chyba do mnie strzela jeden z tych kuratorów jeszcze. Chociaż to się zaraz okaże. Kroni jest na swoim miejscu, także raczej bym się nie martwiła. Tutaj jest chyba ten cały zwierzchnik tylko. No właśnie. Wy jesteście bardzo nieprzyjemni. Dobra, trochę się zregenerujemy. Dobra. Okej, bo umieram. O kurwa. Dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra. Weź to wyciągnij. Ten zwierzchnik, nie? Ale też ty, bo będziesz po prostu przeszkadzać. Ale to nie jest takie proste wszystko. Tak, tak, nie potrzebujemy mi żadnej mikstury, nic. Możesz to wykorzystać. Jax, czy ty możesz użyć tego gówna? Nie, nie możesz, bo nie. Dobra. Pieprzyć to. Gdzie jest ten kurator? Chyba ten zwierzchnik... O, właśnie, wzięli mnie na dwa baty. Kroni, czy ty coś robisz? Nie widać. Nie jest dobrze. Kurwa, no. I skąd te obrażenia? Co jeszcze tu przylazło, bo słyszę, że rzęzi. No, jakim kurwa cudem? Ja pierdolę, jakie ten jacy oni są popierdoleni. Weź, kurwa, Jax, proszę cię. A Kroni jest nie wiem gdzie, w dupie. Chyba w ścianie chyba. Ty kurwa, weź, już mi nie psuj nerwów. No oczywiście jeszcze nie trof, tak? Jasne. Typowe. Weź go. Dobra, Jax, weź go powal, czy coś zrób. Kroni to utknął mi tam gdzieś. Dobra. Już nie jest mi aż tak gorąco. Że tak powiem. Weź go dobij. Dziękuję. Kroni? Co ty kurwa? Co ty odpieprzasz? Co ty nie powiesz? Jezu, co za maszyna, co ona nie powie, nie? Wiadomka, to nie są wszyscy, no nie? O właśnie. To chyba został jeden. No, chłopie. Weź broń wyciągnij, czy coś zrób ze sobą. Okej, jeden kurator został, no. Ach. Weź. Pięknie. Jeszcze. Dawaj, Jax. No, miał agro na tamtego, a odpycha mnie, nie? Fajnie. W glebie wykryto łatwopalną ciecz. I co to oznacza dla mnie? Brak bezpośredniego zagrożenia. Zaleca się zachować szczególną ostrożność podczas wiercenia, prac tunelowych i kopania. Całe szczęście, że nic takiego nie planuję. Okej, Kroni, naprawdę dziękuję ci. Analiza. Prawdopodobieństwo rezultatu 89,4%. Którego rezultatu? Pierwszego czy drugiego? Analiza. Niebianie prawdopodobnie myślą samodzielnie. Cassandra nie jest więc naukowcem ani żołnierzem, a zaledwie sztuczną inteligencją? Teoria wysoce prawdopodobna. To ciekawe. SI stanowi zatem dla Niebian tylko środek do celu. Nic więcej jak narzędzie. Wniosek zgodny z zebranymi danymi. Szczerze mówiąc, to nie umiem powiedzieć, co by mnie bardziej zmartwiło. A co, jeśli Niebianie stracą swoje inteligentne maszyny? Jak bardzo staną się bezbronni, jeśli będą musieli kontrolować je ręcznie? W celu wyjaśnienia zaleca się dodatkowe skany. Do dalszego działania niezbędna rekalibracja systemów wewnętrznych. Dobra, zajmij się tym. Tylko nie narób hałasu. Głośność systemów wewnętrznych nie... Czy poprzednie stwierdzenie było nieistotnym komentarzem? Tak, ale chyba kazałem ci pousuwać te pierdoły. Potwierdzam, ale moje systemy przechodzą teraz trudny okres. Najwyraźniej zaczynamy się rozumieć. W porządku. Zgłoś się do mnie, gdy namierzysz kolejny cel. Przyjąłem, dowódco. Dobra. W jakiej my jesteśmy części? No mam tutaj raczej wszystkie teleporty. Dobra. Jesteśmy tutaj obok starego konwertera w Tavarze. Właśnie, bo ja mam ten bestiariusz, o którym zapomniałam. I tutaj co mam na przykład na temat... Dobra. Na przykład na temat tych główien. To robopająk w ogóle jest gówno totalne. Fajnie, że można sobie je w sumie obejrzeć, bo to jest na plus. Tylko wkurza mnie to, że za każdym razem się muszą ruszać. O, tu jest na przykład ten wykolejeniec. To jest chyba pierwsze stadium, tak jak na przykład właśnie ta zatruta osoba się w to zmienia chyba. Nie wiem, dobra, nieważne. Wracamy... Chociaż nie, nie wracamy. Fałszywa przyjaźń, to będziemy robić teraz. Tutaj. Amfiteatr, co najlepsze. Zobaczymy, co Falk ma do powiedzenia. Fajnie by było zakończyć jeszcze tą właśnie linię z nim. A, rozpruwacz, dobra. Jak my stoimy z nowym poziomem? No, zaraz będzie. Właśnie, zaczęliśmy eksplorować i tak to się później kończy. Tu jakiś bomblos, wiesz. Dobra. Nas coś czuje, chyba interesuje to wzgórze nad nami. Dobrze wiesz, czego chcę. Owszem, ale to nie będzie... Kurwa, a coś ty do diabła za jeden? Ziomek Falka? Ach, tak myślałem. Ostatni raz zaufałem temu dupkowi. Co tu się... Gościu. Zaraz cię gniewem potraktuję, to ci się odechce życia. No i do widzenia. Co tu się odwala? Do czego się odnosisz? Według mojego swojego drona zacząłeś się kumplować z zabójcami na zlecenie i mordercami. Tak ci powiedział? Wspominał też o człowieku imieniem Konor. To groźny oprych, z którym spotykałeś się już przy różnych okazjach. Ja też go poznałem. Nie uznałbym go za luzaka. Ufam więc mojemu dronowi twierdzącemu, że to jakaś kanalia. Przykro mi, jeśli sprawiłem ci jakieś kłopoty. Kłopoty? Ja się o ciebie martwię, Fal. Poważnie się martwię. Mogę to wytłumaczyć. No, myślę. Konor należy do wielkiego gangu łupieżców. Nazywają się psycholami. Mów dalej. Konor okazał się doskonałym nauczycielem, jeśli chodzi o ciemne strony ludzkiej natury. Masz nowego mentora? Od ciemnych stron? W mordę, Fal! Co ci odbiło? Na drodze ku człowieczeństwu przyjąłem sporą liczbę zleceń i każde mi się powiodło. Boję się w ogóle spytać, jakie to były zlecenia? Polegały głównie na zabijaniu innych ludzi. Przede wszystkim tych, którzy szybko umierali i posiadali kosztowności. Błagam, powiedz, że żartujesz. W porównaniu z eksperymentami, jakie przeprowadzałem z tobą, te nadzorowane przez Konora są... Słuchaj, rozumiem. Takie zachowanie wymaga, no, mniejszej wrażliwości. Zło to również bardzo ludzka cecha. Powiedz mi jedno. W przypadku eksperymentów, których dokonywałeś pod moim nadzorem, zawsze to ty decydowałeś o ich przebiegu. Czy z Konorem było tak samo? Nie. Cały charakter eksperymentu i wszystkie misje zależały wyłącznie od niego. Kurwa, Falk. Twoja reakcja wydaje się negatywna. Falk, zostałeś płatnym zabójcą dla bandy przestępców. Zauważyłeś to? Przecież ja tylko... Pozwoliłeś sobą manipulować. Zabijałeś niewinnych, żeby wykraść im Elexit, czy cokolwiek tam mieli. Ludzie często działają wbrew rozumowi, ale moim zdaniem nie wtedy, gdy zabijają innego przedstawiciela swojego gatunku po to, by się wzbogacić. Wręcz przeciwnie, jest to w pełni logiczne. Racja? To złe, Falk. I zgodne z ludzką naturą. Sam mi to powiedziałeś. Jeśli w moim rozumowaniu tkwi błąd, proszę, wskaż mi go. Musimy się zatem rozejść. Nie chcę w swojej ekipie kogoś takiego jak ty. Taki rozwój wydarzeń wydaje mi się trochę niezrozumiały. Prezentujesz coś, co ludzie nazywają podwójną moralnością. Nie twierdzisz chyba, że sam zawsze postępowałeś wyłącznie szlachetnie. Decyzja należy jednak do ciebie. Odejdę, jeśli tego pragniesz. Słuchaj, na razie o tym zapomnimy, ale z tymi gównołazami już więcej nie gadaj. Z psycholami? Dlaczego? Co ci w nich nie odpowiada? Jeśli chcesz dalej ze mną współpracować, musisz zerwać z nimi kontakt. Ci psychopaci cię wykorzystują. Przestań spełniać ich prośby. Wtedy dopiero zobaczysz, co to za jedni. Prędzej cię zabiją, niż puszczą wolno. Podejrzewam, że możesz mieć rację. Jakie kroki radzisz podjąć? Zniszczymy psycholi. Powiedz mi, gdzie ich znaleźć. Oczywiście. Poinformuj mnie, kiedy zechcesz wyruszyć. Chodźmy roznieść tych psycholi. Świetnie. Pokażę ci, gdzie ich szukać. Za mną. Kurde, nie rozumiem tego. Siedziba psycholi znajduje się tam. Z reguły nikogo w niej nie ma. Psychole są często zajęci, ale może nam się poszczęści. No zobaczymy. No, niech tak będzie. Moja głowa. spotka mnie. Dobra, Jax, ja wiem. Pierwszy. Ja będę tuż za tobą. Ja ci pokażę. Dobra, zrobimy tak. Noż kurde. Tu nie ma, wiecie. Psychol. Ciup. No. No i jakim prawem mi bije, ja go nie mogę. Jeszcze zostałam skażona. Dobra, jest was trochę. Dobra. Ja już nie mam tych czarów? Ja tego nie rozumiem. One mi momentami czasami znikają same z siebie. Nie rozumiem tego trochę. Trzeba było tu nie przyłazić. Siup. Dobra, wyleczymy się troszeczkę. Nie mogę nagle tego gniewu. No, kurda. Jax, weź się tak przestań kręcić, chłopie. Dobra. No jakim prawem strzelił? Ach. Dobra. Do widzenia. Okej. Okay. Mogę to sobie zarzucić coś wreszcie? Nie mogę. No to nie. Weź, chłopie. No, jeszcze parę ciosów i będziemy mieli po nim. Dobra. Masz rację. Życie bez moralności jest prostsze, ale często wiąże się z niebezpieczeństwem. Zapewne jeśli poproszę psycholi, by zwolnili mnie z obowiązku, to raczej nie przyjmą tego ze spokojem. Kto raz znajdzie się w ich szeregach, temu nie pozwolą odejść. Chłopie, dlatego ich zabijamy, wiesz? Zastanawia mnie, ile wynosił okres rozpadu takiej fabryki w normalnych warunkach. Nie ma już normalnych warunków. Mówisz, że nie da się udzielić odpowiedzi na moje pytanie? Nie, ale jeśli już chcesz sobie przegrzewać styki, to pogdybaj o czymś bardziej istotnym. Dobra. Okej, panowie są na górze. Cześć. Dobra, poradzę sobie chyba z dwoma. Nie wiem, od czego to zależy, że ja czasami sobie to mogę wykorzystać, a czasami nie mogę. No i kurwa, jakim prawem on to szybciej dał niż ja? Tamten się z mokrołazem leje? Ze skalnym smokiem, no jeszcze lepiej. Weź paskudo, jeszcze mi nie utrudniaj ty życia. No, no kurwa, no. Lej to. Cudownie po prostu. I tak sterowanie jest lepsze niż w jedynce, bo to w jedynce to był żart już całkiem. Dlaczego w ogóle się skumałem? Muszę podejmować ryzyko. Tak czynią ludzie. Czuję przemożną potrzebę tego, by znacząco zmienić ten świat. Chłopie, daj spokój. Dobra, zostało was jeszcze trochę. Dobra. Może tutaj? Nie, no będą wyżej chyba. Chyba na pewno. Tylko tędy nie wejdę. No nie, jednak są pode mną. No dobra, dobra. Dobra, kto się zajmuje kim? Bo nie chcę sytuacji, że... Dobra, to ja się zajmę tobą. Jezus, co wy macie? Ostrza wszyscy zatrute. No i znowu gniewu nie mogę sobie założyć, tak? No to nie. Uff. Dobra. I jeszcze cios chyba. Gdyby mi tak Falk nie za... Wiecie. Nie przeszkadzał. To był ostatni? Już po wszystkich psycholach. Świetnie. Teraz pora na kolejne zadanie na dziś. Obawiam się, że to wykluczone. Nie tylko naraziłeś na niebezpieczeństwo siebie, lecz także skrzywdziłeś innych ludzi. Żywych ludzi. Nie umiem tego tak zostawić. Rozumiem. Co więc zamierzasz? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, jak znów mógłbym ci zaufać. Muszę wiedzieć, że mogę na tobie polegać. To logiczna odpowiedź. Ja również przez jakiś czas to przemyślę. Tak, słusznie. To, co stało się z psycholami, ma się już nie powtórzyć. Twoje życzenie jest jasne. Dostosuję się do niego. Jax, muszę ci zadać pewne pytanie. Nie sądzisz, że zachowujesz się ostatnio jakoś inaczej? Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Tak. Dobra, to już sobie przeklikamy. Muszę się i tak do Kroniego udać i tak. To też sobie pominiemy. Dobra, wracamy do bastionu. Ja mam nowy poziom. Dobra. Powinienem wyćwiczyć umysł, by coś takiego się nie powtórzyło. Dobra, zobaczymy, jak ja stoję z tymi wszystkimi. Tu się mogę nauczyć czegoś. Tego też mogę się nauczyć. A czy to mi potrzebne? Chyba nie, bardziej to mnie interesuje, jak już. Znowu powtórka z rozrywki, w co by tutaj dać i wydać. A... Może sobie damy w tą witalność, wiecie? Tu mam akurat nauczyciela w obozie. Rozumiem. Także dajmy sobie w to, bo widzę, że mi brakuje tego. Słuchaj. Tak, tak, wiem. Zniszczenia nie potrzebuję. Ale mogę powiedzieć o Foxie. Berserk Fox. Niezły z niego łowca. Słyszałem o nim. Polecasz kogoś szczególnego? Chyba muszę lepiej to przemyśleć. Słuchaj, im więcej znajdziemy ludzi, tym lepiej. Wiadomka, naucz mnie czegoś. No i ty tego uczysz. Ewentualnie tutaj ta witalność. Tylko czym jest witalność, a czym jest wytrzymałość? Nie mam pojęcia. Chyba to mnie bardziej obchodzi w takim razie. Bo to jest bardziej pod tą walkę całą, nie? To tak zrobimy. I teraz atrybut. Co by tutaj jeszcze dać? Tutaj już te umiejętności Morkona mnie raczej nie obchodzą. To też mnie raczej nie obchodzi. Tutaj no to jest zręczność. Tutaj jeszcze się miałam tego nauczyć. Powiem tak, chyba będziemy sobie dawać już normalnie po jednym punkcie w siłę i po jednym w budowę. I tak zostawiamy to. Raport dla dowódcy. O co chodzi? Android Falk zmierza do Mararkoru, by zaatakować Niebian na licznych pozycjach. Skąd o tym wiesz? Android Falk o tym doniósł. Jesteście w kontakcie radiowym? Potwierdzam. Według nas obu dwustronna komunikacja przyniesie korzyści. Uruchomiono proto... Dobra, łapię. Przekaż Falkowi, żeby przestał się wydurniać, do nas wrócił. Odmowa. Android Falk przewidział ten rozkaz i zapobiegawczo zerwał łączność. Czyżby? No tak. Prześlę ostatnią znaną pozycję Falka na adiutor dowódcy. Dobrze, zrób to. Nie rozumiem, co on sobie do cholery myślał. Mam dziwne przeczucie, że z jakiegoś powodu chce się dla nas poświęcić. Muszę go powstrzymać, zanim uczyni coś naprawdę głupiego. W gotowości. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Jasne. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. Ach, moja głowa. Dobra, po prostu cudownie. Tak tylko sprawdzam, ale za łza widzę, że nie jest mną jeszcze zainteresowana i nie będzie, dopóki nie będę robiła z nią zadań. Wydaje mi się, że dzisiaj sobie zrobimy krótszy odcinek, żeby nie przesadzać. I w kolejnym odcinku mamy nieuczciwą przysługę do zrobienia. I to jest aż tu... Ja pierdzielę, gdzie to jest? Gdzie ten chłop poszedł? Jemu jest życie niemiłe? Przecież ja nawet nie mam teleportera w tamte okolice, żadnego. Jak ja mam tam dotrzeć w ogóle? Muszę iść stąd, z krateru. I tu jest jeden formator, i tu jest, kurwa, chyba 3 formatory tu są. Tu jest jeden. Ja pierdzielę. No to cudownie. A może najpierw się zajmiemy zadaniami z Kronim? Nie wiem. Cudownie. Właśnie, ja mam też jeden eliksir do wypicia, także od razu sobie skorzystamy z niego. A nawet 2 na expa też mam. Dobra, no to co? Wydaje mi się, że zakończymy sobie w tym miejscu odcinek. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. I co? No i tyle. O, widzę, że mogę sobie zrobić na atrybuty, na umiejętności mogę sobie zrobić. To wiecie co? Skorzystajmy z tej możliwości. Jeszcze sobie zrobimy jeden eliksir i się czegoś nauczymy na koniec. Ja już się tutaj oczywiście zaczęłam z Wami żegnać, ale jeszcze moment, chyba jesteście w stanie poczekać. Także wypróbujmy sobie tutaj i eliksir umiejętności. Dobra. I teraz sobie wypijemy go. I jeszcze się czegoś pójdę nauczyć. Co ja tutaj jeszcze mogłabym? Tutaj jeszcze moglibyśmy sobie podbudować regenerację witalności. Czy to też uczy nasz... Tak, to też uczy Tialk, także zróbmy to. Dobrze, no fajnie. Podoba mi się to. I to będzie już ostatnia rzecz, którą sobie dzisiaj zrobimy. Naucz mnie czegoś i ty możesz mnie nauczyć tego. Dobra. Tutaj potrzebujemy już budowy, także będziemy musieli też ją rozwijać. I tutaj jeszcze punkty wytrzymałości. Tutaj siła. W sumie nie brakuje mi dużo. 4 punktów. Musielibyśmy 4 eliksiry zrobić, ale do tego potrzebuję chyba... Ile serc potrzebuję i jakiego trolla, bo to jest istotne też. Eliksir siły. Leśny troll. To leśne trolle to ja nie wiem gdzie będą. Na pewno gdzieś tutaj w okolicy, bo no wiadomo, tam gdzie lasy, czyli tutaj musimy się gdzieś rozglądać po tych terenach za trollami. Dobra no, dzięki wam serdecznie jeszcze raz, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, cześć!